Uwaga, film zrobiony w celach humorystycznych, więc nie bierz go na poważnie. Myślałem co by tu nagrać, myślałem i nagle mam. Genialne, oryginalny pomysł, nagram FIFA 17, wersję demo, oryginalnie, zobaczmy czy ktoś już to zrobił. Myślę, że nie, bo wątpię, żeby ktoś wpadł na ten pomysł. Chyba ktoś mnie już wyprzedził, tak mi się wydaje. Dobra, ale pamiętajmy, mam być oryginalny. Albo może dzisiaj nie. Nagram z kimś grę online. Przecież to jest genialny pomysł. Dobra, może KSI? Może Lachu? Może zajrzę jednak do polecanych. Kacper nie, Strajzer nie. Nie nagrywa FIFA, nie nagrywa. Kto to kurwa jest? Dobra, jednak zdecydowałem się, że zadzwonię do Strajzera. Mam nadzieję, że odbierze. No siema Strajzer, chciałbyś ze mną nagrać demo FIFA 17, bo szukam kogoś. Rozpierdalaj. Dobra, Strajzer mnie jednak chyba nie usłyszał dobrze. No i ja zagram sobie Gambo Osaką kontra Real Madryt. I pomyślałem, żeby trudno było to zmienię sobie, no chyba wiecie co, wiadomo, że warunki pogodowe. Na wieczór. Dobra, stadion też zmieni. Dobra, poziom też, no niech wam będzie. Dobra, tak wygląda mój skład, tutaj już wszystko pozmieniałem, naprawdę jest dobry. Znam wielu tutaj zawodników, na ataku Edemilson i Patrick. Brazylijczycy, bardzo dobrzy, polecam, naprawdę często nimi grałem. Kurata, kurwa, i taki się Dobra, więc zaczynajmy, przechodzimy do spotkania. My w roli gospodarzy. Kontra Real Madryt, jakby ktoś nie wiedział. A w centrum uwagi jest Cristiano Ronaldo. Pozycja napastnik, wiek 31, wzrost. Ale po co oni to pokazują? Nie wiem, zapraszam na skrót. Zaczynajmy! Dobra, Modric do Benzema! Tu chyba była jakaś pomyłka i musimy to cofnąć, bo tam chyba był jakiś błąd. Dobra, Modric do Benzema! Tu nie było błędu. KURWA! Dlaczego? Dobra, teraz nasza akcja. O górę! Co on tutaj zrobił? Czemu? Kurwa, przepraszam. Jej, ja już to wiem. Grałem w to. Naprawdę, dziękuję. Dobra, Ronaldo, strzał! Super, strzał. Dobra, o górę znowu. Znowu nie trafił. Czemu? Statystyki, jak widzicie, wyrównane. Moja celność strzałów mnie trochę przeraża, ale lecimy dalej. Dobra, AB, do góra, o gór. Czemu on mi to robi? Czemu? Dobra, bo myślałem, że zrobię zmiany. Za góra wyjdzie Kone, a za AB chuj moto. I super zrobiłem, że na ławkę dałem praktycznie samych obrońców, naprawdę mądrze. Wow. Jej! Ja to wiem, naprawdę, nie musicie mi tego ciągle pokazywać. Dobra, sobie podejdę. Zaraz będę strzelał. Podejdę do piłki. Podejdę jednak. Podejdę, zaraz strzelę, uwaga. Uważajcie, lepiej zejdźcie stąd. Ja zaraz uderzę. Ha, podałem, frajer, że strzał był. Ha, taki był plan. Dobra, Ronaldo, Isco strzał i był blisko. Hehe, taki żart, XD. Dobra, ale uznałem, czas zremisować. Poszedłem do szatni i powiedziałem dla moich chłopaków, co mają robić. Niektórzy byli smutni. Niektórzy zdziwieni. Niektórzy okazali wielką radość. Pokazałem im odpowiednie taktyki i byliśmy gotowi. Nasz plan musiał się udać. Innej opcji nie było.
Dobra, szybko zmienię na Real Madrid i strzelę samobója, to nikt się nie kapnie. Szybko. Dobra, później to wytnę najwyżej. się nabiorą. Dobra, Lina, was nie wiem, co tutaj robił. Myślałem, że biegnie do swojej bramki, ale zaczął się kiwać. I my strzeliliśmy! Strzeliliśmy, udało nam się w końcu wyrównać. I naprawdę nie spodziewałem się, że to nam się uda. Na początku nie wierzyłem, ale jak zobaczyłem ten wynik, musiałem w to uwierzyć. Chyba będą karne. Innej opcji nie ma. Dobra, szybko teraz zmienię z powrotem. Niech się nie kapnie raczej. Dobra. Dobra, wracamy. I będzie git. No jak widzicie, jest 1-1. I czas na karny. Zrobiłem odpowiednie zmiany. Naprawdę idealnie to ustawiłem. Inaczej być nie mogło. Wykończenie mojego bramkarza było znakomite, ale uznałem, że strzeli jako ostatni. Więc zaczynajmy. Podchodzi do piłki. Kurwa, już wiem to naprawdę. Super, wiem. Dobra, i podszedł do piłki ten, który naprawdę to wykorzysta. Endo. Dobra, teraz Cristiano Ronaldo. Czy nasz bramkarz to broni? Nie tym razem. Cristiano Ronaldo strzela. A do piłki podchodzi Ademilson. Odchodzi od piłki na kilka kroków. Poszedł w prawo. Naprawdę to jest ważne. Ademilson będzie miał szansę, czy nie jest za mocno? Ademilson idealnie wykończy tą akcję. Na was bez szans. Teraz Luka Modric. W karnych jest 1-1. Luka Modric i bramkarz broni. Teraz podchodzi Patrick. Patrick odchodzi od piłki jak jego kolega. Idzie na prawą stronę. Co on tutaj zrobi? Czy ten strzał nie będzie znowu za mocny? Strzał idealnie w boczną siatkę. I już mamy remis. A nawet prowadzimy. Żartowałem tutaj. Isko szybki, rzut karny, strzał. I teraz podchodzi do piłki. O Marii, nie widzę z tej odległości, ale chyba to on. Tak myślę, numer 19 wykona podobnego karnego, jest 2-2 i czy on strzeli? Uderzenie i na was po raz kolejny, nie broni. Dobra, cross, w ogóle nie ma energii ten gracz, więc mamy dużo szansę. Cross przy piłce, cross, rozbiega się, strzał i niestety po raz kolejny w prawą stronę. Dobra, fujmo to. Teraz lewą nogą będzie uderzył, fujmoto, tym razem inaczej się zdecydował, szybki strzał będzie, fujmoto i na szczęście trafia. Kibice już się nie cierpią, emocje sięgają zenitu, Morata, co on może nam zrobić? Na pewno nasz bramkarz to broni, tutaj zmyla go, pokazuje gdzie ma strzelać, środek dawaj mówi, środek. I tutaj mieli farta. Dobra, kolejny kura. Podchodzi do piłka Yokakura. 4-4 jest, będzie szansa. Yokakura! I Yokakura strzela. Kibice już nie mogą z tych emocji. Niektórzy zemdleli, ale Ramos podchodzi. Jak to Ramos? Trafia. Dobra, teraz Rudy. Rudy podchodzi do piłki. To nie może dobrze się skończyć. Ale czy będzie inaczej? Rudy! I strzelamy po raz kolejny. Teraz nasz bramkarz musi to obronić. Odcinek jest już za długi. Marcelo. Uderzenie i broni nogami i zdobywamy. Co zdobywamy? W sumie przecież my o nic nie gramy. Ale uciekłem. Ale bramkarz zdecydował się, że ucieknie od swoich kolegów. Zaczął tutaj dziwne rzeczy robić. Poszedł do piłkarzy Realu i nie wiem w sumie co robię. Ale my wygraliśmy to spotkanie. Graliśmy o nic, ale pokazaliśmy, że nasza drużyna, która nie wiem jak się nazywa, nie pamiętam, znaczy Gamba Osaka wygrywa to spotkanie. Mówi do was Skydum, więc na razie, cześć i czołem.